Witamy wszystkich raz jeszcze na drugim bloku poświęconym ceramice. Nazywam się Karolina Kliszewska i poprowadzę ten temat. Natomiast moi wybitni dzisiaj goście nie potrzebują zbyt troskliwego prowadzenia, dlatego mam nadzieję, że to będzie tym bardziej dla Państwa ciekawsze, dla Was ciekawsze. Ja nazywam się Karolina Kliszewska, znajdujemy się w przestrzeni Galerii Nizio. Warto o tym powiedzieć, bo chcemy, aby ten kontekst był rozwinięty w pierwszym wątku poruszanym przez nas. Galeria Nizio jest założona przez architekta Mirosława Nizio, którego biuro projektowe znajduje się również pod tym adresem. Jeśli chodzi o oś rozwoju architektury, nieustannie w architekturze pojawia się eksperyment. Eksperyment, który moderniści również wykorzystali przy budowaniu nowych zakresach architektonicznych. I tutaj chciałam nawiązać do dekoracji ceramicznej, która miała wypełnić taką lukę między rzeczywistością a idealizmem. I chciałabym, abyś ty, Cezary, na przykładzie właśnie eksperymentu Łysogórskiego opowiedział o związku ceramiki z architekturą. Ja myślę, że to jest doskonały przykład, jeśli chodzi o właśnie ceramikę dla architektury na terenie Polski. Właśnie, żeby zacząć od takiej małej, maleńkiej miejscowości, trochę na końcu świata. Miejscowości, która po wojnie w latach 40. tonęła w błocie i długach, ale miała szczęście do ludzi. I pierwszym człowiekiem, który w zasadzie zainicjował tam powstanie spółdzielni ceramicznej Kamionka i w ogóle rozwój tej wsi i to, że ona po kilku latach stała się taką wsią wzorcową wręcz, był Franciszek Mleczko. Społecznik, działacz, który wrócił tam z taką ideą, myślą pracy u podstaw, i bardzo szybko udało mu się zrealizować coś niezwykłego. Pod koniec lat 40. powstała tam spółdzielnia Kamionka, która początkowo zajmowała się produkcją cegieł i doniczek, czyli takiej najprostszej ceramiki. I chociaż w okolicy były bardzo duże złoża gliny, to brakowało wykwalifikowanej kadry. Brakowało technologów, żeby móc wdrożyć tam produkcję ceramiki artystycznej, a to było marzenie właśnie Franciszka Mleczki. I ono zaczyna się ziszczać z początkiem lat 50., bo chyba już w 51. do Łysej Góry przybywa Bolesław Książek. To jest postać, o której my dzisiaj pewnie kilka razy jeszcze powiemy, to nazwisko będzie padać. Od 52. Bolesław Książek obejmuje stanowisko kierownika artystycznego w tej spółdzielni i wprowadza do produkcji naczynia użytkowe, dzbany, misy, talerze, patery. Ale bardzo szybko po objęciu tego stanowiska Kamionka podejmuje się niezwykłego zadania i to jest właśnie, tutaj wkraczamy na pole tego eksperymentu. Cepelia poszukuje jakiejś wytwórni, która podejmie się w bardzo krótkim czasie wyprodukowania niezwykłej ilości metrów kwadratowych okładziny ceramicznej. Chodzi o dekorację bardzo prestiżowego założenia, to znaczy lokali na MDM-ie, baru mlecznego, kawowego, na warszawskim MDM-ie. Jedną z restauracji tam, dekoracji jej podejmuje się profesor Żuławska, jej nazwisko też padło tutaj w poprzednim spotkaniu i ona przygotowuje tam dekorację mozaikową, taką tradycyjną, ale ta wydaje się zbyt czasochłonna i pracochłonna i Żuławska jest przekonana, że nie uda jej się zrealizować dekoracji też w innych lokalach. Dlatego za pośrednictwem Cepeli do Łysej Góry, bo Bolesław Książek przyjmuje to zadanie, trafia zlecenie wykonanie 13 tysięcy kafelków w ciągu 6 tygodni. To wydaje się nawet dzisiaj być niemożliwym, prawda? Ale tam to się... wyzwania, nie eksperyment.
Wyzwanie, i to duże wyzwanie, dokładnie. I pierwsze próby wcale nie były jak gdyby owocne. Tam jak gdyby szkliwo się rozlewało na tych pierwszych kaflach, one wychodziły pofalowane. To były takie kafelki 15 na 15 cm, ale bardzo szybko. Książek był świetnym technologiem. On bardzo szybko wyeliminował te błędy produkcyjne. No i MDM dostał piękne dekoracje w postaci właśnie tych kafelków z takimi motywami albo rozet, albo jakichś kwiatków, czy zwierząt, jelonków, nie wiem, zajączków. Oni chyba nazywano to w Łysej Górze łączką. Tak, możemy tutaj nawet... O właśnie, myślę, że potem świetnie. Przejdziemy oczywiście do tej książki, ale pokazać nawet, to jest zdjęcie pewnie z innego miejsca, ale dokładnie o takie punkty na samym początku chodziło. Tak. To jest, od tego się cały eksperyment zaczął. I taki to jest dopiero początek, bo to, co, o czym teraz my myślimy, mówiąc właśnie o eksperymencie łysogórskim i w ogóle o ceramice dla architektury, to są duże płyty, co najmniej 30 na 60, bo to był chyba taki format, który tam został wdrożony. I raczej nie dekorowane rożkiem, tak jak te kafelki, tylko fakturowe, przestrzenne, z bogactwem szkliw. To zaczyna się dziać w Łysej Górze kilka lat później, po przyjeździe tam pod koniec lat 50. dwóch artystów z Warszawy. I to jest taki wątek, który ja szalenie lubię i który też pewnie jeszcze nam wyjdzie w dzisiejszej rozmowie, bo to są takie marginesy i takie przestrzenie pomiędzy różnymi dziedzinami, obszarami sztuki, ponieważ do współpracy zaangażowano dwóch malarzy. Malarzy z takim informalowym doświadczeniem, trochę takiego właśnie malarstwa przestrzennego, i żeby tworzyć te monumentalne, ceramiczne obrazy dla architektury. Pojawia się tam właśnie Krzysztof Henisz i Zygmunt Madejski. Też, nie wiem, to są chyba dwa lata, bo oni pojawiają się gdzieś koniec lat 50., 58., 9., a już w 60. roku jest ta pokazowa wystawa w Pałacu pod Blachą, tutaj w Warszawie, która pokazuje pierwsze wyniki tego eksperymentu, czyli jakieś pierwsze kompozycje albo ich fragmenty. Publiczność jest zachwycona, krytycy są zachwyceni, architekci są zachwyceni, bo mogą wprowadzać do swoich realizacji wielkoformatowe dekoracje dość szybko, tańszym kosztem, i takie, które naprawdę odmieniają całe wnętrza albo całe elewacje, bo wartością ceramiki jest to, że ona może być stosowana jako okładzina zewnętrzna. I ten eksperyment łysogórski, bardzo udany, trwający do końca lat 60., polegał na tym, że w tej niewielkiej wsi, która właśnie wkrótce rozwinęła się tam, to może ty nawet więcej będziesz mógł powiedzieć o kontekście jak gdyby zmian społecznych, bo to był też eksperyment społeczny, prawda? Nie, no, tylko, ja już trafiam tam do Łysej Góry dosyć późno, a więc te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówisz, faktycznie dużo, dużo wcześniej zachodzą. Ja przy tej wielkości, doskonałości Łysej Góry, że tak powiem, tego zakładu, to trafiam już tak na schyłek tego. To jest rok 87, jak ja trafiam. Oczywiście zahaczam o wiele rzeczy, ale to już jest taki schyłek jednak tego wzlotu Łysej Góry, tak bym powiedział. Nie? Ale to pozostańmy chwilę jeszcze w tej spuściźnie rzeczywiście, która jest źródłem całej naszej rozmowy, bo wytworzyła się nowa estetyka dekoracji. Mamy do czynienia z ożywieniem projektów architektonicznych, mamy do czynienia z nowoczesną produkcją, gdzie funkcjonuje zespół i dyrygenci w postaci specjalistów plastyków. I właściwie jakie mamy dalej jakby odbiór, jakie mamy efekty w naszej codzienności, właśnie w przyjęciu przez odbiorców, w reakcjach ludzkich. Ja bym chciała bardziej porozmawiać o tym doświadczeniu, pojawieniu się właśnie tej nowej estetyki. Znaczy, może taki trochę wywołany. Znaczy tak, tam na pewno na terenie Łysej Góry pojawia się nowa estetyka i to za przyczyną Bolesława Książka, tak, który przychodzi i zaczyna wykorzystywać sztukę ludową na potrzeby tego zakładu ceramicznego, wprowadza cały szereg wzorów, już o których Cezary wspomniał, jeśli chodzi o kafelki, czyli pojawiają się takie to wzornictwo takie ludowe, dekoracja.
Na początku dosyć, myślę, że to tak chaotycznie i szybko robione. Potem przez te kolejne lata, kiedy jakby trwa ten eksperyment i te płyty wielkoformatowe zaczynają być realizowane, i pojawia się sporo zamówień, które Łysa Góra realizuje pod kierownictwem Książka, przy udziale zresztą świetnych malarzy, tak, o których Cezary mówił. No i to jest odbierane wszędzie z dużym aplauzem, bo to jest coś, co w ogóle wchodzi na rynek jako rzecz nowa. Po prostu nie ma do tej pory na terenie Polski takiego działania na taką skalę, że są obkładane, nie wiem, dziesiątki metrów kwadratowych ścian ceramicznych, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz, bo to były dekoracje i zewnętrzne, i wewnętrzne. Jeśli chodzi o zewnętrzne, to Łysa Góra tu może troszkę gorzej było z tym odbiorem, bo musimy wspomnieć, że Łysa Góra pracuje na glinach czerwonych z dużym zażelazieniem i one troszkę gorzej znoszą po prostu te zewnętrzne warunki atmosferyczne, tak? A więc w niektórych miejscach, gdzie ta ściana trafiała na fasady, to od strony zaciemnienia lub północnych stron przede wszystkim, to one gdzieś tam z czasem po prostu ta część szkliwienia no, ulegała jakby takiemu naturalnemu odwarstwieniu od tego materiału. I to widzieliśmy, znaczy ja przynajmniej doświadczyłem w wielu miejscach, że tak powiem, tego na własne oczy widziałem, ale wszystkie te realizacje duże, mniejsze czy większe w środku no, są do tej pory. Oczywiście tam, gdzie człowiek po prostu nie skuł i nie wyrzucił, bo też trzeba o tym powiedzieć, że wiele bardzo ciekawych realizacji po prostu poleciało do kosza, zanim powstała ta fala ochrony, że tak powiem, tego dorobku łysogórskiego, tych ścian, tych realizacji, tych dzieł, no to sporo przy tej przemianie wielkiej gospodarczej, to wiele niestety rzeczy zostało skute i wyrzucone po prostu. Pozbyto się to bez jakichkolwiek skrupułów. Myślę, że dla wszystkich to będzie bardzo interesujące, bo opowiedzieliśmy o eksperymencie ze względu na jednak pewne wyzwanie, którym była realizacja tego eksperymentu, ale właściwie co spowodowało, że eksperyment rozwiązał się dość tragicznie i co po nim? Tu jest, myślę, kilka wątków, bo już pierwszym to będzie odejście Bolesława Książka w 68. I też wyjazd z Łysej Góry wymienionych artystów. Tych realizacji, tych zamówień tam było na tyle dużo, że to troszeczkę stało chyba w kontrze do takiej produkcji tej ceramiki użytkowej, prawda? A w którymś momencie powstał już pomysł, że to właśnie pracownicy mają, jak gdyby artysta przysyła jedynie projekt, a wykonują go pracownicy. No i to jak gdyby gwarantowało wręcz obniżenie wartości artystycznych. Czyli mamy tutaj zdarzenie odsunięcia wysoko wyspecjalizowanych twórców na rzecz wszechstronnie wyspecjalizowanych. Znaczy, to był taki moment, gdzie myślę, że jak Książek chyba w 69 odchodzi, przynajmniej po ostatniej publikacji dosyć poważnej i objętościowo i treściowo pani Bożeny Kostuch, o której jeszcze powiem, ale chodzi o to, że potem sam zakład cały czas dysponuje możliwościami, tak? Bo tam się nic nie zmienia. Z wyjątkiem tego, że odchodzi jakby ten główny twórca i znawca, i technolog, i miłośnik, i wielbiciel tego materiału ceramicznego, jakim jest Książek. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko w Łysej Górze też kręci się tylko wokół Książka, bo przyjeżdża cała masa artystów. Na miejscu są takie nazwiska jak Sacha, jak Moskała, z zewnątrz ludzie, widziałem, będąc kiedyś, jeszcze miałem tą przyjemność spotkać Książka i być u niego w domu, widziałem głowę Karnego, a więc bywali wielkiej klasy artyści tam, wykorzystując te możliwości, jakby realizując te swoje wielkie dzieła,
No, jakby już w oparciu o całe to doświadczenie, o cały ten eksperyment, że można, tak, że można tam zrobić duże, duże dzieła, duże rzeczy. Nie? A więc, ale faktycznie, jak książek odchodzi, no to jest ten czas taki, myślę, że powoli jakby ta jakość artystyczna, bo techniczna, technologiczna, to już są ludzie wyspecjalizowani, no powoli gdzieś jakby odchodzi. To już każdy jakby... To, co Cezary powiedział, do realizacji podchodzą pracownicy miejscowi, a więc to musi automatycznie, że tak powiem, no dbają tylko o tą rzecz techniczną. Technologiczną. Techniczną, technologiczną. To wszystko jest robione pewnie cały czas na tym samym poziomie, ale już artystycznie bywa różnie. Ale jednocześnie możemy uznać, że było to załamanie formy i jakości. I co później? Technikum ceramiczne w Łysej Górze, którego jesteś absolwentem. Czy jesteś też, czy w swoim doświadczeniu twórczym nosisz też doświadczenia łysogórskie? O tak, ja myślę, że jestem tak dosyć solidnie naznaczony Łysą Górą, po prostu i to bardzo. Ja trafiam do Łysej Góry w 87 roku, po nieudanych egzaminach, teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, na szczęście, nieudanych egzaminach do Liceum Plastycznego w Wiśniczu. I trafiam do Łysej Góry i ktoś gdzieś w przestrzeni mojej wsi mówi, że w Łysej Górze jest zasadnicza szkoła rzemiosł artystycznych. I ja jadę do Łysej Góry nie do technikum, tylko do tej szkoły zawodowej, co byłem bardzo zdziwiony, że w ogóle mamy szkołę zawodową, artystyczną. I teraz jakby odnieść jeszcze to do trochę historii tego eksperymentu, całej historii Łysej Góry powojennej, to właśnie ta szkoła, która potem nazywa się Szkołą Rzemiosł Artystycznych, powstaje parę lat chyba po zbudowaniu zakładu. Jest też częścią eksperymentu. Bo dokładnie tam kształcono uczniów, kształcono ludzi po to, żeby oni, tak, żeby to był taki no, wykwalifikowany właśnie, że tak powiem, narybek do pracy w tym zakładzie. I o to chodziło. Nie wiem, 10-20 lat później zostaje otwarte tam to technikum ceramiczne. I tak mówię, ja spędzam tam rok 87 do 88 w tej zawodówce, ale dlaczego też wspominam, ogólnie w życiorysie nawet nie piszę nigdy, nigdzie o tym roku, ale ten rok tak naprawdę, jeśli mówimy o ceramice, to przyniósł mi być może więcej niż, nie wiem, następne 4 lata w technikum. Dlaczego? Dlatego, że zawodowa szkoła miała to do tego, że uczyła konkretu, po prostu pracy z materiałem bezpośrednio. Po prostu to było działanie, to były 2 dni praktyk, gdzie poznawaliśmy cały przekrój ceramiki od projektu, od toczenia form modelowych, robienia form gipsowych, przez całą produkcję, czyli przez odlewanie. I to też we wszystkich materiałach, nie tylko w tej glinie kamienkowej, tej czerwonej, tylko to były fajanse, to były porcelany, to była właśnie ta miejscowa glina. I ten rok w zawodówce dał naprawdę taki duży zastrzyk no, wiedzy, umiejętności po prostu. Nawet może nie wiedzy, ale tej umiejętności praktycznej. No i potem przenoszę, zdaję egzaminy w zasadzie rok później do technikum ceramicznego. No i spędzam następne 5 lat, znaczy nie następne, tylko kolejne 5 lat tego technikum w Łysej Górze. A więc to jest taka niecodzienna sytuacja, bo w średniej szkole spędzam 6 lat, a więc rzadko kto tak długo po prostu średnią szkołę realizuje. No ale to wszystko, jakby patrząc z perspektywy już czasu, no owocuje potem, tak? No bo ja to potem wykorzystuję. Ale zanim do tego przejdę, no to jest ta przygoda w Łysej Górze, gdzie ja przyjeżdżam, to są lata jeszcze końcówki komuny, 87 rok, to po prostu to jest inny świat, tak? Ja tą Łysą Górę szukam na mapie, zwykłej mapie po prostu papierowej, gdzie ona jest, jak ja mogę dojechać. Szukam, dobrze, tu jest Tarnów, tu Łysa Góra, dojeżdżam, po prostu składam te papiery i spędzam tam, teraz mogę powiedzieć, te najwspanialszych swoich 6 lat, jeśli chodzi o kształcenie. Myślę, że już nawet pobyt potem w Krakowie, te 5 lat techniku akademii, nie przyniósł tylu jakby wrażeń czy efektów, jak ta Łysa Góra. Trafiam z jednej wsi swojej rodzinnej na drugą, jeszcze większą wieś, z wyjątkiem tego, że po prostu rozwinięto właśnie kulturowo, zakładowo, że tak powiem, tak? No bo jest zakład, bo tętni życie,
No, trzeba też oczywiście powiedzieć, że za czasów tych początków książka i tej świetności lat 50. do 70. w Łysej Górze mamy teatr, znany zespół pieśni, zespół pieśni tańca, teatr. Teatr, stary teatr z Krakowa odwiedzał Łysą Górę. Ostatnio gdzieś przeczytałem, że wiele w ogóle osób, takich dostojników wożono do tej Łysej Góry, żeby mi pokazać faktycznie, jak wygląda wzorcowa wieś, po prostu jak się to wszystko kręci. I też jeszcze wzorcowa na czym polegało? Na tym, co tam z niej zrobiono i stworzono, ale też chodziło o to, że po wojnie to jest wieś, która jest pierwsza zelektryfikowana, do której jako pierwszej ciągnięto gaz, żeby mogły pracować piece tunelowe. No nie? A więc to faktycznie z małej tej miejscowości łysogórskiej, tak jak Cezary powiedział, droga błotnista, robi się po prostu małe miasto. Zresztą w tych artykułach starych gdzieś Łysa Góra nazywana jest miastem, że tak życie kulturalne tam działa, tak na wszystkim na poziomie to wszystko po prostu się odbywa, że zaczyna gdzieś tam w obiegu takim informacyjnym o Łysej Górze pisać się jako małe miasto. Czyli włączenie twórcy w taki rytm codzienności, to był przynajmniej eksperyment, który się powiódł. Ja myślę, że tym eksperymentem, bo oczywiście chodziło o te okładziny, o te płyty i tak dalej, ale eksperyment łysogórski właśnie też z perspektywy tych lat, można nazwać w ogóle to działanie, które zaszło w tej Łysej Górze. Nie? To był cały eksperyment na... I artystyczny, i społeczny. Dokładnie tak, to jest pięknie ujęte. I artystyczny, i społeczny. Pod każdym względem po prostu tym ludziom tam w tym czasie chciało się zrobić coś dla siebie, bo oni zrobili to dla siebie. Oczywiście pomógł im, albo prowadził Mleczko, zaczynał tam Antoni Kopytko, też trzeba wspomnieć o nim, też wspaniały człowiek, który już toczył, zanim jeszcze tam książek przyszedł, dziadek wspaniałej artystki, ceramiczki też, Natalii Kopytko, którą oczywiście znam od dziecka i miałem przyjemność nawet pisać recenzję doktorską, która wydała przepiękny album Skarby Łysogórskie chyba, czy coś takiego? Skarby Łysej Góry. Skarby Łysej Góry. I cały doktorat poświęciła w rezultacie swojej przestrzeni w Łysej Górze. Dziewczyna, która skończyła rzeźbę, ale jakby z tą ceramiką, ze względu na to, że tam mieszkała, nigdy nie chodziła do szkoły żadnej ceramicznej. Dopiero zajęła się na poważnie już na studiach, tak? Ale tak ją... Trochę tak jak Mleczko pisał, że wieś rodzinna wzywa i tak. On powrócił do Łysej Góry, żeby tam to wszystko budować, tak trochę Natalia Kopytko wróciła po prostu, że tak powiem, do tych korzeni, skąd wyszła, tak? Czyli i zajęła się ceramiką i zaczęła też dbać właśnie o tą ceramikę, którą kiedyś jej tam przodkowie zaczynali. Tak, ona prowadzi pracownię w domu dziadka. Tak, chyba? Tak. Super cenną inicjatywą Natalii Kopytko jest zgromadzenie tych obiektów w jednym budynku. Tam jest taka wystawa stała i to jest właśnie część pracy właśnie Natalii Kopytko. Tak, tak. Potwierdzam dlatego, że brałem udział w tej wystawie. Tam moja praca też cały czas funkcjonuje. Ale tak, to jest bardzo duży jakby taki... No taka praca, taki dorobek. Tak mówię, wszyscy troszkę o Łysej Górze przy tych latach takich przemian, 2000, jak Łysa Góra, jak już zakład zaczął podupadać. No każdy też miał swoją przestrzeń życiową, każdy szukał czegoś, tak? Ona trochę naturalnie, że tak powiem, podupadała, no bo mieliśmy wszystko ze świata, wszystko w plastikach, wszystko przychodziło do nas, tak? Ta ceramika zaczęła być zbyt droga. Produkcja tego wszystkiego, co w Łysej Górze. Zresztą, samo to umiejscowienie, że to jest jakaś wieś odległa od szlaków i tak dalej. Był duży odwrót młodzieży, która już nie szła tam do szkoły. No nie? Ta szkoła kiedyś była stworzona z myślą o tych wszystkich osobach, które gdzieś tam wokół mieszkały, czyli ale te wszystkie wsi. W pewnym momencie nieumiejętność wykorzystania maszyny, ale maszyny w sensie technologii, maszyny w sensie w ogóle tego systemu naczyń połączonych, czyli mamy zakład produkcyjny, mamy jednostkę edukacyjną, mamy całą taką infrastrukturę też rozrywkową, czerpiącą też z kultury lokalnej, ale cieszę się, że zbliżyliśmy się do współczesności, bo o tamtych czasach trochę mówimy jako zamierzchłych już.
Ale czy we współczesnych praktykach twórczych widoczny jest gdzieś jeszcze, czy widoczna jest ta spuścizna Łysogórska? To znaczy, ja myślę, że w ostatnich latach ona jest jak najbardziej widoczna i jest widoczna bardziej. Jedno zdanie tylko jeszcze do poprzedniego wątku, że być może ta cała maszyna działałaby jeszcze dłużej albo działałaby jeszcze lepiej, ale to jest przykład jeden z naprawdę setek zakładów, które upadły, bo zmienił się ustrój, prawda, po 89 w ramach transformacji gospodarczej. Część zakładów została sprywatyzowanych, część nie. Łysogóra jako spółdzielnia podlegała centrali Cepeli. Cepelia została zlikwidowana, więc jak gdyby nie organizowała też zbytu dla wyrobów z kamionki. Ona i tak trwała dłużej, ponieważ pojawił się zewnętrzny inwestor, francuski inwestor i pod nazwą już Ceramik. Nie pamiętam, tak, ale przez parę lat ostatnich prawie 10 lat działalności Łysej Góry to już jest prywatna firma z zewnętrznym kapitałem. Ale potem to miałem wrażenie, że tylko jakieś konflikty się tam pogłębiają. Tak, że to, co miało być zbawienne takie dla tej Łysej Góry, czy dla zakładu, no, dla zakładu to też dla Łysej Góry, tak? No bo 90% ludzi, a może nawet i prawie 99% ludzi pracujących w zakładzie, no to byli mieszkańcy Łysej Góry lub okolicznych wsi, bo tak byli kształceni, to tak pracowali, to byli na miejscu, to byli fachowcy z wieloletnimi stażem pracy. I ten kapitał, który przyszedł, no chyba postawił taką kropkę nad i w tym znaczeniu, że rozłożył po prostu ten zakład, tak? Zakład, a automatycznie też i trochę miejscowość w tym znaczeniu, że już nie było tej pracy, trzeba było szukać pracy na zewnątrz. Już nie było zbytu na tą ceramikę, którą ta Łysogóra pamiętała. Zaczęto coś proponować nowego, te pomysły nie wychodziły. Część tych rzeczy jechało za granicę. No ale niestety to już był... Ja myślę, że to tam wiele rzeczy się zbiegło. To nie można mówić o jednej... nie wiem, o sobie, czy jednej firmie, czy jednym, to wszystko, ten fakt proces tych przemian, właśnie dokładnie, to ja myślę, że to bardzo duży wpływ, bo to automatycznie też i, no mówiąc kolokwialnie, skasowało szkołę też. Tam nie ma pracy, no to szkoła podupadła. Ja kończyłem szkołę w 93 roku, no to była faktycznie końcówka i zakładu, jeszcze on hulał na wielkich obrotach, oczywiście tam książka już od 69 nie było, ale mieszkał cały czas w Łysej Górze, miałem też przyjemność go poznać osobiście i być u niego w domu i w pracowni, rozmawiać, to dla mnie szalenie też i ważne, ale każdy następny rok już, jak ja już wyjechałem z tej Łysej Góry, to obserwowałem tylko jakby taki troszeczkę upadek tego. No i potem jakby końcówka tych lat 90., gdzie faktycznie już upada. No te przemiany pogrążyły w stagnacji wiele miast i małych miejscowości. Ja pamiętam swoją sprzed lat wizytę w Stalowej Woli, gdzie była wystawa plakatu rozpostarta przy jakimś budynku administracji lokalnej. I jeden z plakatów mówił, co by się stało, gdyby schować Stalową Wolę do pudełka i potrząsnąć. Nic by się nie zmieniło. To jest taki gorzko-słodki, czy słodko-gorzki obraz rzeczywiście tych miast właśnie na przełomie tych przełomów i właściwie jeszcze być może dekadę i dłużej. Ale wróćmy do tej współczesności i o twórcach, którzy realnie czerpią albo pokazują, czy jakkolwiek nawiązują do tej spuścizny Łysogórskiej. Tak, to pierwszą osobą, którą należałoby tutaj wymienić, to właśnie byłaby Natalia Kopytko, bo to jest osoba, która wróciła, realnie czerpała właśnie z tych obiektów i tam tworzy na tym materiale, wykorzystując właśnie pracownię dziadka i całą tą łysogórską historię. Ale myślę, że intencja twojego pytania była troszeczkę inna i że
O inne osoby chcesz też zapytać. To też wiąże się chyba z takim nowym zainteresowaniem ceramiką, w ogóle sztukami użytkowymi w ostatnich latach w Polsce. Ja to widzę gdzieś na przestrzeni od 2010, czy może to nie jest żadna konkretna cezura, może lepiej 2011 i wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie Chcemy Być Nowocześni. To jest taki punkt gdzieś, gdzie więcej osób zaczyna interesować się polskim wzornictwem. I to nie jest tylko ta porcelana ćmielowska albo, nie wiem, z Wałbrzycha czy Bogucic, ale też właśnie z takich mniejszych zakładów spółdzielni cepeliowskich. I bardzo chętnie zarówno muzealnicy, historycy sztuki, jak i artyści zaczynają eksploatować właśnie tego typu wątki. No i od kilku lat, ja myślę, że to już było kilka ładnych lat, ta Łysa Góra pojawiła się jako temat wielu działań. Pojawiła się wystawa, między innymi właśnie współkuratorowana przez Bożenę Kostuch w BWA w Tarnowie, prawda? Która dotyczyła właśnie eksperymentu, ale dotyczyła całej tej historii. Była inicjatywa, która zorganizowana została przez Annę Wiszniewską, doktor Annę Wiszniewską, która wiem, że była kiedyś gościem materii mistrza. I Witka Mierzejewskiego z Fundacji Ceramiki Polskiej, którzy zorganizowali plener. Plener zapraszający młodych, współczesnych twórców właśnie do Łysej Góry. To było 2-3 lata temu. Czyli do tej współczesnej wsi, częściowo wyludnionej, z wielkimi pustostanami po właśnie zakładach Kamionki. I to było, ten plener miał pokazać, czy można w jakiś sposób powtórzyć ten eksperyment, ale pokazał przede wszystkim to, że bez tego zaplecza to ci artyści bardziej mieli możliwość zwiedzać tylko albo jakieś, nie wiem, wyciągać jakieś wątki, inspiracje, no ale nie mieli możliwości fizycznie tam niczego zrobić. Do tej wystawy zaproszeni byli między innymi Agnieszka Brzeżańska, Małgorzata Szymankiewicz czy Katarzyna Przeźwańska i oczywiście owocem tej wystawy były jakieś prace ceramiczne pokazane w miejscu projektów Zachęty tutaj w Warszawie, ale raczej żadna z tych artystek nie stworzyła ceramicznej ściany, ceramicznego obrazu. Tutaj Kasia Przeźwańska wykonała doniczkę, taką bardzo charakterystyczną, wielką donicę na oryginalnej formie, zresztą która też ma swoje miejsce w tej historii, bo ci zewnętrzni inwestorzy ponoć 3 dni szukali po tym, jak zobaczyli te donice na krakowskim lotnisku, prawda, gdzie one były wykonywane, zanim dotarli do Łysej Góry i postanowili tam właśnie produkować doniczki. Więc przy udziale Jerzego Sachy, ręcznie wyklepując tą ceramiczną masę do formy, Kasia wykonała taką donicę. Ona została zakupiona przez kolekcję, do kolekcji Galerii Zachęta w Warszawie. Małgosia Szymankiewicz, Agnieszka Brzeżańska użyły kafelków znalezionych tam na miejscu do jakichś swoich kompozycji, ale to gdyby jest takie trochę wtórne względem tego mięsa, jakim było tworzenie tych żywych ścian ceramicznych. I chyba wtedy jedynie Paweł Olszczyński przygotował płyty w pracowni, właśnie byłej pracowni Jerzego Sachy, a teraz już prowadzonej przez jego syna Krzysztofa Sachę. Oni wspólnie na bazie projektu Bolesława Książka, takiej jednej czarnej, w czarnym szkliwie, w czarnej polewie płyty, wykonali jakąś niewielką kompozycję, która w miejscu projektów Zachęty była prezentowana. I Olszczyński to jest właśnie przykład takiego artysty, który zauroczył się, zakochał się do Łysej Góry, wracał jeszcze przez 2 czy 3 kolejne lata wiele razy, pracując właśnie w pracowni Krzysztofa Sachy.
ale tutaj ja mam też taki swój osobisty udział w tej historii, że wspólnie przygotowaliśmy jedną wystawę. To była wystawa prezentowana w 2018 w Galerii BWA Szkło i Ceramika we Wrocławiu w niedalekiej przeszłości, która opowiadała właśnie o końcu, o upadku tej wytwórni. Paweł Olszczyński jak gdyby wszedł do tych pustych zakładów, w których też pewnie byłeś niejednokrotnie i wiesz, że tam się wszystko zatrzymało, tak jakby w zasadzie zniknęli ludzie, ale podłączamy gaz, podłączamy prąd i ta taśma może dalej ruszyć. I między innymi tam stały wypalone już z tego ostatniego okresu, odlane donice, ale nie wypalone, takie bardzo, bardzo kruche, zresztą cała sterta takiego gruzu. I Olszczyński właśnie sfinalizował ten ostatni wypał. Nałożył oczywiście, jakoś zinterpretował te donice, nałożył na nie jakieś swoje motywy, swoje maski, jakieś swoje rysunki, bo raczej zajmuje się grafiką i rysunkiem, więc jak gdyby oplótł tym rysunkiem te wielkie donice, ale takie tak zwane pięćdziesiątki chyba, największe właśnie włożył z powrotem do pieca, pokazując tym samym, że wciąż jest potencjał tego miejsca, że jak gdyby to wszystko można by uruchomić, można by odpalić i to mogłoby działać. No to jedno z takich właśnie większych, myślę, wysogórskich działań, ale podejrzewam, że artyści będą tam jeszcze jeździć, będą tam wracać, że będą jeszcze kolejne inicjatywy. Tak, a propos tego projektu, bo miałem tą przyjemność być zaproszony na taki jeden dzień do artystów tworzących w tym czasie, o tym projekcie rozmawiamy, przez Mierzejewskiego, Witolda. I no i oczywiście tam porozmawialiśmy, opowiedziałem, że też tutaj te 6 lat spędziłem, to co już tutaj przedstawiałem. Tak z perspektywy czasu wydaje mi się tylko, że może taki był nie za bardzo trafny dobór artystów, bo pomysł sam świetny, w sensie nie będę tu wymieniał nazwisk, kto lepszy, kto mniej trafiony, tylko chodzi o to, że gdyby zaproszono tam ceramików, którzy tak realnie pracują, znaczy ceramików, w sensie mogą to być malarze, rzeźbiarze, graficy i tak dalej, tylko którzy mają większy kontakt z tą ceramiką, być może to byłoby trochę mocniej jakby zauważone, w sensie te realizacje, które by tam powstały, nabrałyby takiego większego znaczenia, większej jakiejś takiej symboliki. Ale sama idea powrotu po 50 latach do Łysej Góry, jak najbardziej istotne. Ja niejednokrotnie w rozmowach z Natalią, bo często się gdzieś widujemy w Krakowie czy w Łysej Górze, to no, gdzieś te plany cały czas o tym, co mówisz, takie mamy, żeby jednak spróbować jakby na nowo tam ściągać artystów. No tylko no, to zawsze będzie taki problem, kto przyjmie, kto zabezpieczy materiały, gdzie to wypalić i tak dalej. Ale gdzieś cały czas te pomysły w głowie są, żeby po prostu spróbować zorganizować taki powrót do Łysej Góry, może nawet w formie jakiegoś, nie wiem, biennale, trinale takiego łysogórskiego, pod właśnie jakimś takim ogólnym hasłem tego doświadczenia łysogórskiego. No, żeby to kontynuować, tak? To wszystko stoi. Tych wielkich hal nie uruchomimy w 5 czy w 10 osób, tak? Tam kto zapłaci, zawsze będzie pytanie, kto zapłaci za gaz. Kto zapłaci za gaz? A więc to jest. Glinę zawsze można jakby zorganizować. Tam jeszcze nawet właśnie. Wykopać. Nawet wykopać na miejscu. Myślę, że Natalia by nam pokazała gdzie. I tak dalej. A więc to nie jest problem. Kwestia jest zawsze ta finansowa, ta organizacyjna. Ale myślę, że idea i pomysł piękny. Wiecie, co mi się w tym najbardziej podoba? To, że w przypadku architektury dawnej mówimy w momencie właśnie takich pozostałości, mówimy o romantycznych ruinach. I okazuje się, że już wobec architektury przemysłowej, czy właśnie takich całych kompleksów poprzemysłowych, też już w ogóle tą ckliwość czujemy i też za chwilę to pojęcie będzie mogło być stosowane, czy właściwie już może być stosowane jako właśnie romantyczne ruiny. No, ale tak, ja wejdę tu ci słowo, tylko tak, my możemy tak o tym mówić, ale cała ta Łysa Góra i to, co się tam wydarzyło, no właśnie przy tych przemianach, no to jest tragedią dla tych ludzi, którzy dziesiątki lat budowali to wszystko, no i w którymś momencie to naprawdę hulało na wysokich obrotach. Oni się z tego też utrzymywali.
nie jedna z rodzin w Błyskiej Górze i okolicach, to były zarobki, z których się... I tak tu siedząc w studio możemy o tym tak z uśmiechem mówić, niemniej jednak ten czas, kiedy tam to się wydarzało, tak, po prostu, działo się, czyli ten upadek, no nie był... Nie tak romantyczny. Tak, tak. Ja po prostu mam całą masę przyjaciół, co druga rodzina mnie zna i ja znam Łysą Górę. Mam swojego chrześniaka w Łysej Górze. Mam po prostu przyjaciół nauczycieli, których odwiedzam systematycznie, bywam w Łysej Górze. A więc ja po prostu to śledziłem tak na bieżąco. Zdecydowanie nie możemy banalizować odczuć i tragedii, jaka zazwyczaj w miejscach, gdzie właśnie pojawiał się eksperyment, no on jest zawsze naznaczony, prawda? No, początkiem i końcem. Początkiem i końcem, ale też ma właśnie te skutki uboczne. Tak, te znamiona jakiejś tragedii ludzkiej. Cieszę się, że tak dużo powiedzieliśmy o tych doświadczeniach zbiorowych, doświadczeniach społeczności, ale chciałabym, żebyśmy wrócili trochę do doświadczeń indywidualnych i konkretnie twoich. Gdzieś w literaturze właśnie, która opisuje też przeobrażenia właśnie społeczne tego czasu, przeczytałam, że doznania nie mają źródła w przedmiotach, ale w nas. Doznanie wynika z doświadczeń. Więc chciałabym zapytać ciebie, Stanisław, jakie twoje doświadczenie spowodowało, że dotknąłeś gliny i zająłeś się ceramiką? Ja myślę, że tego nie da się tak bardzo konkretnie w punkt trafić, gdzie, ale w którym mam miejscu. Ale to właśnie bardzo chciałam, żeby to było niekonkretne. Tak, to właśnie jest cała ta historia mojego przyjazdu do Łysej Góry. A zaczyna się to właśnie od tego niezdanego egzaminu w Wiśniczu. Zaczyna się to jeszcze wcześniej od nauczyciela liceum plastycznego, liceum plastycznym w Wiśniczu, ale nauczyciela plastyki w 7 i 8 klasie mojego, w Moszczenicy, skąd pochodzę. Wacława Śliwy, trzeba to powiedzieć, bo to cały czas utrzymujemy kontakt, to mój serdeczny przyjaciel, który mi mówi, wiesz, jest taki materiał jak ceramika, wiesz, może tam byś poszedł do Wiśnicza, no nie? A ja mówię, no ale co to jest ceramika? No to ceramika z tym, z czym spotykałem się jako dziecko, no to właśnie to, co rozmawialiśmy, to, co poprzedni tutaj wejście była mowa, cegła, dachówka, talerz, no to jest ceramika. Ja nie wiedziałem nic na temat ceramiki. Ja przyjeżdżam nagle do Łysej Góry i jestem wrzucony w ten tryb szkoły artystycznej, tej zawodówki, potem technikum, to już jakby jest nieważne. I zaczynam się, że tak powiem, brudzić tą gliną, tą ceramiką, tym gipsem. No i to są pewnie te początki fascynacji jakby tym materiałem. Mówiąc o tym, że w tej przestrzeni Łysej Góry, kiedy się to wszystko rodzi, no właśnie, mam przyjemność spotkać książkę. Zaprasza mnie do ich domu jego córka, pani Elżbieta, która uczy mnie malarstwa na ceramice, czyli też i na tej kamionce, na fajansie, na porcelanie. Cudowna osoba o wielkim talencie. I ona mi proponuje, że może ja bym chciał poznać. Oczywiście, że chciałbym, tylko nikt mi tego nie zaproponował, nikt mnie nie zaprowadził. Nie mogę do kogoś iść, zapukać i nazywam się Brach i ja tu chcę z mistrzem pogadać czy popracować. I ona mnie zaprowadza do niego i być może, że to właśnie też jest, nie być może, ja myślę, że to spotkanie z nim, to obycie się w Łysej Górze z tym materiałem, no właśnie zostawia taki głęboki ślad potem na tym, do czego ja, że tak powiem, wracam, bo mówię wracam, bo ja też potem przygodę miałem, kończę technikum ceramiczne w 93 roku i dopiero za trzecim razem dostaję się na rzeźbę. Ale zanim się dostaję na rzeźbę, to właśnie jeszcze w technikum bywają takie decyzje, co robić z tą taką nadmiarem, nie wiem, czy umiejętności, ale wiedzy na temat ceramiki. Chciałem pójść na ceramikę do Wrocławia. Ten Wrocław wtedy z perspektywy Łysej Góry jawił mi się jako odległe miasto gdzieś tam w tamtych czasach. Chciałem iść na malarstwo do Krakowa. No i przychodzi ten czas dyplomów i ja przygotowując się do dyplomu robię, nie wiem, z 8 dużych, jak w ogóle na możliwości Łysej Góry i to w jaki sposób nas też tam uczono, dosyć duże rzeźby ceramiczne z tej gliny, już takie z szamotem, czerwona glina, dosyć wysokopalona, które cały czas w przestrzeni mojego domu gdzieś na wsi po prostu stoją.
No i wtedy też podejmuję decyzję o tej rzeźbie w Krakowie. Opowiadam to do tego, dlatego, że jak trafiam na tą rzeźbę i trafiam na klasyczną rzeźbę, wybieram w ogóle kierunek klasycznej takiej rzeźby, bo studiuję u Koniecznego, tego od tej warszawskiej Nike, od Grunwaldu w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy rodzi się pytanie, to co nasze tu poprzedniczki mówiły, Weronika z Mariką, o materiał. W czym się wypowiadać, nie? I wtedy, ale to wtedy, czyli już na pierwszym roku, no właśnie decyduję o tym powrocie do gliny, do materiału tego, którego już trochę znam, którego gdzieś w ręce już miałem wcześniej, w Łysej Górze właśnie. No i tak zaczynam pracować po prostu. Ten materiał staje się taką moją jakby przepustką do wypowiedzi w ogóle, nie? Wtedy sobie organizuję jakąś maleńką, w ciemnej, maleńkiej piwniczce w Krakowie, jakąś pracownię, kupuję piec maleńki, ktoś mi tam jakiś ceramik w Krakowie robi. I od pierwszego roku zaczynam te doświadczenia z tą ceramiką. Ale doświadczenia, i to jest bardzo ważne, bo bardzo ważne jest też to potem, co teraz mówię też studentom, ucząc ich, że dopiero doświadczenia te po wyjściu z akademii, te, które sam człowiek przerabia, już nie ma kogo spytać, tu nie stoi nauczyciel, tu nie stoi technolog, tylko coś manualnie się robi, coś się wkłada, coś się szkliwi, coś się wyciąga. To, co Weronika, to, co Marika powiedziała, szkliwimy, wkładamy do pieca, ale następnego dnia no, z dużą niepewnością otwieramy ten piec, zastanawiając się, co wyciągniemy, czy te szkliwa nie ściekły, nie popłynęły, czy się płyty nie wygięły. I takie właśnie miałem swoje koleje losu, że na tym małym piecyku, jak zacząłem studia, jakby przerabiałem już, ale już dla siebie tą ceramikę. I to, co teraz robię, to, co jest tą kontynuacją tego wszystkiego, tej historii łysogórskiej, to jest jakby wykładnią tych wielu lat doświadczeń. W ceramice zresztą tak jest, to ceramicy starsi, ci, którzy naprawdę po 30-40 lat robią, mówią, że no jeszcze dużo przed nimi, jeszcze dużo do odkrycia, jeszcze czegoś. Taka jest ceramika po prostu. To ja chciałabym teraz dotknąć właśnie formy, którą stworzyłeś już jako artysta dojrzały. Stworzyłeś figurę człowieka uduchowionego. Multiplikujesz ją, zmieniasz odrobinę pewne niuanse, natomiast istota pozostaje taka sama. Kogo stworzyłeś i czy uważasz, że to jest dobre? No, tak jak zaznaczyłem, ja studiowałem klasyczną rzeźbę i pamiętam taki, zanim tak może troszkę konkretnie ja to odpowiem, to pamiętam taki plener w Bolesławcu, jednym z najstarszych plenerów, jakie w ogóle w Polsce się odbywają pod hasłem rzeźbiarski, ale w ceramice, tak? Bolesławiec, zagłębie ceramiki znamy na zachodzie, na południowym zachodzie Polski. Znane plenery, tak, nie wiem, od 50 czy 60 któregoś roku odbywające się. I miałem przyjemność tam być po prostu na tym plenerze i realizuję swoją jakąś rzeźbę, taką już ażurową, czyli już z tych lat takich troszkę późniejszych, gdzie wszedłem w tą taką, w ażur, w taką rysunkowość. I przyjeżdża w którymś momencie tam pani profesor, która też zajmuje się ceramiką z Poznania, starsza pani. I tak patrzy na mnie i pyta się, skąd przyjechałem, z Krakowa. O, z Krakowa, takie dziwne rzeczy ktoś robi. Ja mówię, no a jakie studia? Ja mówię, no jestem po rzeźbie. O, to jeszcze bardziej zdziwiona. A po czyjej pracowni? Mówię, po Koniecznym. Mówię, to jeszcze bardziej. Mówię tak, nie widać w tym Koniecznego. No nie? To jest ta odpowiedź a propos tego, co jest w mojej rzeźbie. Chodzi o to, że ja cały czas studiowałem naturę, tak? Czyli człowieka, nie wiem, to były akty, to były portrety, tak klasyczna po prostu szkoła rzeźby. Ale też ze względu właśnie na to, że ja tą pracownię miałem i to był ten materiał ceramiczny, który już wybrałem, też mogę tu zaznaczyć, że 99% mojej twórczości to jest w ogóle w ceramice. Czyli ja nie posługuję się innym materiałem, ja nie idę w kamień, chociaż mam jedną rzeźbę zrealizowaną lub dwie. Nie idę w brąz, choć czasem coś odlewam takiego już bardziej na zamówienia. Cała twórczość dojrzała to jest wszystko w ceramice. W szerokim kontekście, bo to są masy lejne, to są masy szamotowe, to jest porcelana, ale jest to ceramika.
No i cały czas przez te studia szukałem też takiej odpowiedzi, żeby siebie wyrazić, tak? Żeby znaleźć swoją drogę, żeby znaleźć jakąś formę wypowiedzi, po której mógłbym być, nie wiem, rozpoznawalny, charakterystyczny i tak dalej, i tak dalej. Żeby to nie było właśnie ani takie z Łysej Góry wzięte, ani takie po klasycznej rzeźbie Ukoniecznego. A więc gdzieś te początki z dużym naciskiem na materiał ceramiczny, to były obrazy ceramiczne, z których gdzieś na początku taki byłem rozpoznawalny, które teraz bardzo chętnie, że tak powiem, proponuję swoim studentom. Najczęściej sięgają po nie, pod ten temat malarze, czyli studenci z malarstwa lub z grafiki, bo odbywa się to wszystko na płaskim. To jest ta przygoda, o której Weronika tu mówiła, który pracę tutaj na ścianie widzimy. Ja też tak zaczynałem. Oczywiście cały czas kontynuuję tą formę obrazów ceramicznych, ale szukałem też coś w rzeźbie, w przestrzeni. I cały czas ta twórczość moja dotyczyła człowieka. Twórczość w ogóle dotyczy człowieka, ekologii, takiej konfrontacji człowieka z przyrodą. No ja wychowałem się na wsi, druga wieś to Łysa Góra, a więc po prostu to miasto dopiero już w bardzo dojrzałym moim wieku, 20 paru lat, to był Kraków. A więc to był cały czas, ja teraz dopiero gdzieś w świadomości mam, że ja cały czas w tej naturze byłem. Człowiek, drugi człowiek, relacja do przyrody, do zwierząt, do otaczającego świata, takiego wyciągniętego właśnie z natury. No pamiętam, jak po Łysej Górze biegaliśmy po sadach i zrywaliśmy jabłka, oczywiście nieprawnie. Potem sadownicy przychodzili do szkoły, skarżąc się dyrektorowi, że widzieli grupę tam idących. To takie przygody łysogórskie, tak. Ale wracając do tej rzeźby, szukałem swojej wypowiedzi, swojej jakby odpowiedzi i wyrażenia się, żeby się wypowiedzieć po prostu na tematy te, o których chcę mówić, czyli o człowieku. No i szukałem tej formy. No i doszedłem do tego, co tutaj choćby w tych pracach widzimy. Czy to jest dobre, czy to jest początek, czy to jest koniec? Nie wiem. To jest, myślę, że proces, to jest etap. Ale jest to dla mnie taka figura, w której mogę całą przestrzeń, że tak powiem, swoich wrażeń, swoich emocji odnieść, tak? Ale też przez tą figurę pokazuję i różne wydarzenia historyczne i sięgam też do tematów biblijnych i do współczesności. A więc ja bym to nazwał taką unifikacją postaci człowieka, żeby w tej jednej figurze umieścić wszystkie te najważniejsze, nie wiem, jakieś wartości ludzkie, człowieka, nie wiem, właśnie pokornego, człowieka jakiegoś uniżonego, ale też człowieka takiego godnego przez pewien sposób rzeźbienia ze szlachetnymi jakimiś płaszczyznami, liniami i tak dalej. Ten człowiek, ta figura, zanim przyszedłem do takiego płciowego, że tak powiem, przykazania, że to jest kobieta i mężczyzna, to była taka figura jednolita, taka postać po prostu. To miał być tylko symbol człowieka. I faktycznie ja go na wielu płaszczyznach wykorzystuję. I w dużych realizacjach, choćby ostatnia realizacja z projektu Dialog z naturą, gdzie dokładnie takie dwie duże rzeźby w okolicach 1,10 m wyrzeźbiłem, a tutaj na ich ramionach, na głowie zasadziłem kwiaty i one po prostu pięknie tam kwitły sobie. I to jest ten dialog z naturą, który zresztą to była taka też odpowiedź na ten czas, ten trudny, który teraz mamy. Pozamykano nas w domach, pozamykano nas w tych przestrzeniach, a więc człowiek chciał się tak otworzyć jakby ja chciałem się otworzyć tą pracą jakby i wrócić do tych korzeni, że tak powiem. Nie? Teraz tak łączę, że tak powiem, ten swój byt pomiędzy dwoma miastami. Mieszkam w Krakowie, pracuję w Warszawie, a więc ta ucieczka na wieś, ta ucieczka w tą przestrzeń przyrody, tej ciszy, tego spokoju dla mnie jest zawsze takim jakimś niebiańskim pobytem po prostu pięciominutowym. Pracownia rzeźby, którą prowadzisz, działa na Wydziale Rzeźby. Pracując z bryłą ziemi, z gliną, Albertini powiedziałby, że pracujesz dodając i odejmując. Jaką filozofię i metodę dydaktyczną przekazujesz
swoim studentom i dlaczego sztuka, a nie design? Wiele pytań w tym jednym pytaniu. Wiele pytań. Dlaczego, zacznę tak trochę od końca. Dlaczego sztuka, rzeźba, nie design? No właśnie, w rezultacie odpowiedź na to pytanie, na ten fragment jest już w rezultacie się wypowiedziałem, tak? Jestem po rzeźbie, ten materiał, że tak powiem, sam przerobiłem w stronę rzeźby po prostu, w stronę formy, układu, brył, światła, przestrzeni, koloru, no tych wszystkich wartości, które niesie z sobą rzeźba, tak? A więc jakby trafiając do tej pracowni w 2010 roku, bo teraz mija 10 lat mojej pracy, to właśnie też był taki cel. To nawet jak składałem podanie z jakimś programem, o czym i jak chcę uczyć, to w tym programie już jakby zawierałem jakieś treści, które miały, że tak powiem, mówić studentom o wartościach takich kreatywnych tego tworzywa ceramicznego w zastosowaniu w rzeźbie. Oczywiście studentów mamy różnych. Przychodzą właśnie z malarstwa, przychodzą z grafiki, przychodzą z różnych innych wydziałów, nawet i ze wzornictwa był taki moment, że przez kilka lat uczyliśmy też, miałem przyjemność uczyć studentów z wzornictwa. Oczywiście dla nich troszkę te ćwiczenia były modyfikowane, bo zawsze ten użytek gdzieś oni bardziej widzieli niż ja, ale zasadniczo jakby kieruję swoich studentów w kierunek rzeźby, formy. Myślenia. Oczywiście zadając im takie ćwiczenia ze względu na to, że pracuje, ta pracownia należy do Wydziału Rzeźby, to nie przerabiamy takich tematów, jak oni mają w pracowniach tych mistrzowskich czy jakichkolwiek innych na Wydziale. Daję im całkiem inne tematy, to są w oparciu o jakieś abstrakcyjne myślenie, albo takim moim ulubionym, sztandarowym w ogóle to jest inspiracja bryłami geometrycznymi. I trzymam się tego przez wiele lat, dlatego że jakby zauważam, że ten program, ten sposób myślenia, ten sposób egzekwowania też pracy ze studentami przynosi jakby korzyść. I to widzimy tutaj, mogę pokazać katalog z 10 ostatnich moich lat pracy pod tytułem Dekada Ognia, którą należy się po prostu pochwalić, bo to jest no tutaj około 50 osób z przestrzeni tych 10 lat i to są no właśnie rzeźbiarze, są malarze, są doktoranci, którzy przez pracownię ceramiki przeszli. Wystawa miała miejsce w Wałbrzychu, w starej kopalni. Został wydany dzięki oczywiście dotacjom Akademii i Galerii piękny katalog, który polecam do przeanalizowania. Piękny wstęp napisała Weronika Surma, tutaj nasza poprzedniczka w rozmowach. No i właśnie tak wracając do tego, w jaki sposób. No właśnie sprzedaję, że tak powiem, tą wiadomość studentom, w jaki sposób można ten materiał, że tak powiem, wykorzystać w rzeźbie. Tak? Nie wchodzimy w przestrzeń designu, bo ani ja z niego nie wyrosłem, w sensie nie kształciłem się, chociaż ta Usagura była połączeniem designu bardzo, bo ja projektowałem w Usagurze całe zestawy takie pod odlew z porcelany i one fizycznie nawet powstawały, bo ja je potem dekorowałem, one potem jechały nawet, miałem udział w takich wystawach w Paryżu. Oczywiście wtedy mnie to ani nie interesowało, ani nikt mi o tym za bardzo nie mówił, nie informował po prostu, ale całe takie zestawy duże, ręcznie malowane przeze mnie, czyli od początku, od projektu, przez formy, przez odlewy, razem z dekoracją, właśnie już wspomnianą tutaj panią Elą Sachą, córką Bolesława Książka, dekorowałem i one potem jechały na duże wystawy, tylko tak mówię, to dla mnie nie miało znaczenia takiego wtedy, nie? Po prostu jeden czy dwa, czy tam ile tych zestawów pamiętam i co się sprzedawało. Zresztą Usagura była takim, jeszcze wrócę w dwóch zdaniach do Usagury, że była takim miejscem, gdzie ja dużo zrealizowałem rzeczy. Szły do szkoły zamówienia na przykład takie z zewnątrz, które myśmy jako uczniowie też realizowali po prostu. No i potem, i pewnie gdzieś to tam wisi, no nie? Ja nawet nie wiem, którą płytę gdzie zrobiłem na przykład, nie? A kilka takich realizacji było. No to jest twoja perspektywa eksperta, praktyka.
A Cezary, ty z perspektywy eksperta, teoretyka, ceramika w designie, design w ceramice? Szalenie ważne. Jedna z podstawowych gałęzi. Wiesz, ja teraz zajmuję się jako historyk sztuki czy historyk wzornictwa przygotowywaniem katalogów i przygotowywaniem katalogów aukcyjnych i aukcji designu. I jak gdyby nie wyobrażam sobie, że miałbym przygotować taki katalog, którego częścią nie byłaby ceramika. To jest też materiał, który uwielbiają kolekcjonerzy, który jest poszukiwany od zawsze i we wszystkich swoich gatunkach i rodzajach, o których tutaj Kaja w pierwszej części, Kaja Muszyńska opowiadała, czyli mamy tutaj i fajans, porcelany, porcelit i kamionkę. Natomiast ja powinienem teraz opowiadać tutaj, tak jak ty opowiadasz o rzeźbie, to tak to samo powiedzieć, tak samo tutaj opowiadać. O pozycjach z katalogu, pozycja numer 12. Nie, zupełnie nie to miałem na myśli, tylko tak jak Stach tutaj opowiadał. Rzeźba, to ja powinienem tą przeciwwagę powiedzieć, nie, design, nie, że... Oczywiście korzenie ceramiki no, niczym innym są jak w designie po prostu, tam są korzenie, te pierwotne rzeczy, są w naczyniu, nie ma po prostu, nie ma ceramiki, bez tego, no, gdybyśmy we Wrocławiu, to co Weronika zaznaczyła tutaj, rozmawiali w ogóle o ceramice, no to byśmy tu walczyli na słowa, no bo ten wydział ceramiki ma to połączone, tak? Design z artystyczną ceramiką, tam się cały czas przeplata. To są oddzielne pracownie, uczą w szerokim kontekście. My jako pracownia technologiczna no, na rzeźbie musimy iść zgodnie z duchem. Ale najciekawsze jest to, co jest po środku właśnie. Tak. Tak, jest przestrzenie pomiędzy. Zdecydowanie pomiędzy dyscyplinami, kategoriami. Więc ja tutaj jakby nie chciałem przerywać takiej ładnej, płynnej wypowiedzi w twojej wcześniej, ale pomyślałem sobie, jest moment, że nie będziemy przytakiwać, tylko mogę się nie zgodzić z tym doborem artystów. Powodowało mi się, że na tym właśnie polegał ten wcześniejszy eksperyment też, że Henisz i Madej totalnie bez doświadczeń, prawda, ceramicznych, tylko wrzucenie ich właśnie do takiej maszynki ceramicznej malarzy. Ty mówisz też właśnie o obecności malarzy na przykład na twoich zajęciach i że oni jak gdyby te obrazy ceramiczne to ich domena. Więc mi się szalenie tego typu prace podobają. To bardzo wyzwala akt twórczy. To nie chodzi o to, że ktoś jest malarzem czy grafikiem, nie powinien się zająć. Właśnie to często bywa, że właśnie ci malarze, graficy robią ciekawsze rzeczy w ogóle w ceramice i oni też bez zaplecza tej znajomości technologii odkrywają ciekawsze rzeczy po prostu, bo jakby bez tej świadomości, bez tej nauki, dokładnie tak, bo to jest cały czas taka forma eksperymentu. Także nie chodzi mi o to, że ten czy ten artysta, malarz czy grafik nie powinien się znaleźć, tylko chodzi o to, że gdyby to byli ludzie z większym doświadczeniem tylko ceramicznym, tylko w tym kontekście mówiłem, że gdyby oni szli przez pryzmat ceramiki, ale faktycznie malarze, którzy przyjechali do książka, nie mieli żadnych, oczywiście to książek ich wprowadzał tam, co oni mają robić, no, tam się nie dało wyciągnąć farb olejnych i płyt pomalować. Tymi farbami olejnymi dla nich były szkliwa i angoby. Stąd, jeśli pytasz mnie o design ceramiczny, to ja na przykład jedna z pierwszych postaci, które bym wymienił, to jest Malwina Konopaska, która jest ilustratorką, graficzką. Teraz oczywiście tworzy przepiękną ceramikę, ale w tych dekoracjach, w ogóle rysunkach od razu widać, że jej doświadczenia projektowe wcześniej są inne. Tutaj w tym wazonie oko, w wazonie Teresa, ja uwielbiam tego typu ceramiczne prace. Jest, bardzo mi się podoba też to zjawisko, które ma, to też jest kwestia kilku ostatnich lat, takich, on też chyba w tej pierwszej rozmowie gdzieś pojawił się ten wątek, tych małych studiów, pracowni ceramicznych, takich jak, nie wiem, Studio Fenek, Studio August, które działają tutaj w Warszawie, ponieważ widzę, że jest coraz większe zapotrzebowanie na właśnie tego typu ceramiczne, porcelanowe, bo tutaj chyba głównie porcelana. Mam nadzieję, że stymulowane zapotrzebowanie też.
Przez kogo? Jak to? No właśnie przez ekspertów. Przez ekspertów, że tutaj porcelanowa broszka. Ja mam nadzieję, że ona jest cały czas dobrze widoczna w oku kamery. No właśnie, bo adepci materiału ceramicznego muszą przejść przez te doświadczenia przeszłości, a jednocześnie gdzie i w którym momencie jest odkrywanie własnych koncepcji. Czy to jeszcze może mieć miejsce właśnie w murach akademii, czy to dopiero właściwie w tych indywidualnej już praktyce twórczej pozaakademickiej to się odbywa. Ale być może to jest takie pytanie rzucone gdzieś na razie w eter, bo chciałabym porozmawiać o wartości ceramiki, ale materialnej wartości ceramiki, bo cała nasza rozmowa była skonstruowana wokół wartości ceramiki i przeszliśmy kilka takich wątków i etapów, czyli ceramika w architekturze, ceramika w designie, ceramika jako materia twórcza i teraz ceramika, jej wartość rynkowa albo ceramika na rynku sztuki. To jeszcze ta dla architektury, o której dzisiaj najwięcej. Bo ja wiem, że też są już takie pierwsze próby w jakichś luksusowych realizacjach powrotu takiej ceramiki. Zresztą wiem, że też jesteś twórcą wielu ścian ceramicznych czy takich kompozycji. I ja jestem też, wiem o takim jednym z ostatnich wydarzeń czy doświadczeń, kiedy właśnie dla takiej dość prestiżowej realizacji po zamówieniu przeliczenie kosztów okazało się zbyt duże, przeliczenie takiej ceramicznej ściany i zostało to odniesione do kosztów luksusowych okładzin, a to zupełnie nie to. Ta wartość powinna być zdecydowanie większa. Już poza wartością dzieła sztuki, prawda? Tak. I jeśli cofamy się do tych z poprzednich dekad, to one jak gdyby tą swoją wartość już mają, bo za tym idzie ten cały kontekst, one już się od kilku lat pojawiają na rynku. Płyty Bolesława Książka to jest jak świeże bułeczki, jeśli pojawiają się gdzieś na jakichś aukcjach czy internetowych, czy w domach aukcyjnych. Myślę, że po publikacji Bożeny Kostuch ta ceramika pewnie jeszcze, jej wartość jeszcze bardziej wzrośnie. To w ogóle jest niesamowite, bo ja obserwuję to jako uczestnik rynku taki bezpośredni od kilku lat i coś, co naprawdę mogliśmy jeszcze 2-3 lata temu, to są nawet takie perspektywy, kupić za jakieś bardzo niskie kwoty, szybuje bardzo, bardzo szybko do góry. I właśnie Łysagórska Ceramika jest tego świetnym przykładem. Ja mógłbym wymienić tutaj drugą spółdzielnię, taką siostrzaną, zresztą też z różnymi linkami. To są takie śmieszne linki, o których nie wiem, czy wiesz, z innymi cypeliowskimi spółdzielniami. Ja mam na myśli tutaj spółdzielnię Rzut z Torunia i miałem przyjemność w Centrum Sztuki Współczesnej wraz z Martą Kołacz przygotowywać taką dużą monograficzną wystawę tej spółdzielni. I po spotkaniach z pracownikami okazało się, że część tych pracowników przyjechała do Torunia z Łysej Góry, bo dostali nakaz do pracy. Więc jak gdyby to technikum w Łysej Górze kształciło też kadry dla innych spółdzielni czy dla innych zakładów. A z drugiej strony, bo tego nie powiedzieliśmy i to jest super ważne, mówiąc o tym potencjale jeszcze tej wsi i tych zakładów i że tylko nie ma komu za prąd czy za gaz byłoby zapłacić. Ale tam jest coś chyba super najważniejszego, czyli cały magazyn form, prawda, które jak gdyby niemal wszystkie od lat 40. gipsowe formy, przecież są ich setki. Ja osobiście nie wiem, jaki jest stan na dzień dzisiejszy. Niestety Łysa Góra, nie wiem jak z formami gipsowymi, ale wiem, co zrobiono z całą przestrzenią wzornictwa i niestety zrobiono źle, bo ją rozdano, rozsprzedano pojedynczym osobom. Dobrze, że zareagowało w odpowiednim czasie Muzeum Tarnowskie, dobrze, że zareagowało Muzeum Krakowskie Narodowe. Wykupiono trochę, ale poszło no, po prostu nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, nie wiadomo za jakie koszty. Chyba żadne tak naprawdę. Tak, no to po prostu to było, ja pamiętam, że trafiłem do przestrzeni wzorniczej, którą pamiętam jako uczeń, bo byliśmy tam zaprowadzani, żeby to zobaczyć po prostu. Cały dorobek 30, 40, 50 lat Łysej Góry,
I byłem pod koniec, kiedy dosłownie po rogach, przy ścianach po kilka rzeczy leżało i zniknęło wszystko, po prostu zniknęło wszystko. Dla mnie to jest jakby jedną z największych porażek Łysej Góry, że nie zadbała o to, co mogła, wokół czego mogła zbudować jakby dalszą taką swoją, oczywiście maleńką, ale tożsamość taką, tą muzealniczą, że można było zaprosić i pokazać te 50 lat tej świetnej ceramiki. Tak. I wtedy kupiłem też przy okazji, pod ścianą leżała mała płyta, książka, tym czarnym szkliwem poszkliwiona. Mam ją u siebie w pracowni, ale tak mówię, to po prostu poszło gdzieś w świat i oprócz tych... Czyli inwestujmy w ceramikę, bo tak jak aukcje młodej sztuki, młodego malarstwa, to być może przed nami młody design, młoda ceramika. Ja to spróbuję jeszcze spiąć taką klamrą, tak, bo mi się te formy po prostu przypomniały, bo oczywiście serce każdego zakładu, jakim jest wzorcownia, to jest to najważniejsze i to jest absolutnie niepowetowana strata. Ja tam nawet karteczki z podpisami, z markami zbierałem. Leżą w mieszkaniu nieopodal, bo zbierałem wszystko, żeby zabezpieczyć. Co się dało, ale formy są niemal kompletne. Naprawdę to jest imponujący zbiór form, a tam znalazłem formy do toruńskich pierników, które były formami zrzutu, więc te spółdzielnie nawet się albo kopiowały. To umówmy się, nie było istotne dla turysty, czy piernik z ciasta. Czy on jest w Toruniu produkowany, czy w Łysej Górze. W sklepach Klepeli to była taka sama pamiątka, więc one się... Ale mówię o tym dlatego, że przygotowywałem właśnie wystawę, na której też takie pierniki były i jakieś... My tam pokazaliśmy około 800 obiektów, głównie kupionych gdzieś na Allegro, Elixie, lokalnych targowiskach albo przez taki projekt Zrzutka, z tą nazwą Rzut Spółdzielni, od mieszkańców Torunia. Momentalnie po tej wystawie ceny wszystkich tych obiektów poszybowały, nie wiem, nawet dziesięciokrotnie w górę. Więc wszelkiego typu inicjatywy, takie jak właśnie publikacje, wystawy, opracowania, spotkania nawet takie jak to, powodujące wzrost zainteresowania i świadomości użytkowników designu, w tym designu ceramicznego, powodują wzrost jego wartości. Ja mam nadzieję, że materia mistrza w wydaniu ceramika też przyczyni się do zwiększenia wartości ceramiki i niebawem też będziemy mogli natrafić na tytuł czy jakiś nagłówek w prasie lokalnej albo światowej, ogólnopolskiej, to mam nadzieję niebawem. Najdrożej sprzedana rzeźba ceramiczna w Polsce. No to tego sobie życzmy po prostu, ale życzmy sobie, żeby to współcześni artyści... że tak powiem, sprzedawali, żeby nie było tak, że za 50 lat ktoś tu siądzie i będzie opowiadał, a była taka Weronika, była taka Marika i Brach też siedział i sprzedajemy ich rzeczy po prostu za 50 za rekordowe lat. Kwoty. Tak, to chodzi o to, że ja tak z perspektywy, tak jak przyjechałem do Krakowa, pamiętam, i w Krakowie było kilka czy kilkanaście pracowni ceramicznych, dosłownie, to co tutaj też mówisz, na moich oczach te pracownie zaczęły powstawać, a więc my mamy współcześnie tą modę na, mówię o ceramice, mamy modę na ceramikę, mamy modę na glinę, mamy modę na tworzenie, na robienie, na kółka plastyczne w domach kultury, na zabawę z dziećmi, z młodzieżą, a więc to jakby wszystko daje nam taką nadzieję, że jakby wracamy do tego materiału, tak? Już nam się... zaczyna się też moda na kolekcjonowanie. Ale ten rok troszkę nam chyba przystopował, ale jesteśmy pełni optymizmu na to, że każdy następny rok przyniesie jakieś zakupy konkretne przez instytucje, przez muzea, ale też i prywatnych kolekcjonerów, tak? A więc tego sobie życzmy. To zupełnie nieoczywiście przedstawię Was na koniec. Okay. Stanisław Brach, rzeźbiarz, ceramik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prowadzący pracownię ceramiczną na Wydziale Rzeźby. Cezary Lisowski, ekspert do spraw designu w domu aukcyjnym Desa Unicum, kolekcjoner historii przedmiotów,
Dziękuję. Oraz historyk sztuki i ekspert, specjalista z obszaru architektury wnętrz i designu dwudziestowiecznego. I my teraz powinniśmy powiedzieć dzień dobry. Jest nam bardzo, bardzo miło. Musimy powiedzieć chyba dobranoc prawie, że. Jeszcze jesteśmy oświetleni, jeszcze możemy coś mówić o ceramice. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.